Siemanko, z tej strony Kacper. Chciałem Was na wstępie przeprosić w imieniu firmy, ponieważ w czasie nagrania padł mikrofon i dźwięk, który się nagrał, jest dosyć słabej jakości. Przez co blacha brzmi, jakby mówił do kolby od AGM-a. Ten problem został zauważony dopiero na stole montażowym i nie mamy już możliwości nagrać materiału od nowa. Mamy nadzieję, że wybaczycie nam tą skuchę. Postaramy się już więcej nie dopuszczać do tego typu sytuacji. A ja ze swojej strony mogę Was zaprosić do obejrzenia filmu o replice G&G. Witam, w kolejnym odcinku dzisiaj mamy G&G AE10, a dokładnie DE16 MBE308 SE. Tak, podam pyłce. G&G nagrywam dość często i pewnie niewielu z Was będzie zaskoczonych tym, co w pudełku. A w pudełku mamy instrukcję obsługi. Jako że G&G to na bardzo fajnym poziomie, bardzo ładne zdjęcia, bardzo jasno i kolorownie wszystko wytłumaczone. Dodam do tego, że nie mamy ładowarki, nie mamy baterii, dostajemy tylko karabin i magazynek. I tak, nie wydaje się Wam dziwne, to nie jest magazynek od AE15. Jest to magazynek bardzo fajny, z takim z plastikowymi nabojami w środku, które bardzo fajnie dają wrażenie, że mamy w środku prawdziwą amunicję. O tyle fajnie, że to nie jest taka naklejka. Często w replikach mamy taką po prostu chamską naklejkę naboi. Tutaj generalnie widać, że w środku też takie 3D naboje. Niestety minusem jest to, że mamy tutaj tylko 40 kulek. Taki dostajemy magazynek w komplecie. Jest to magazynek, który w dzieście 308 w oznaczeniu tej repliki. Chodzi o kaliber 308 Winchester i jest to cywilne oznaczenie kalibru. Wojskowe oznaczenie tego kalibru to 7.62x51. Nie wiem w sumie czemu G&G tutaj nawet nanosi wojskowe oznaczenie kalibru, a w nazwie mamy zawarto cywilne oznaczenie kalibru. Przecież to i tak jest replika na 6mm kulki, więc jeżeli macie pomysł, o co z tym chodzi, to chętnie poczytam w komentarzach. Nie wiem, choć się domyślam. I taki dzyndzel w magazynku. I chodzi o to, że ten dings dopycha nam kulki w komorze do ostatniej kuleczki. Także nie wypadają nam te kulki po wyjęciu magazynka. I co absolutnie bardzo ważne, jeżeli chcecie wpiąć pusty magazynek, tak jak ja mam teraz, nie wpinajcie tego w ten sposób, bo po prostu ten dzyndzel sobie ułamiecie. Zanim wypniecie ten magazynek, musicie go schować. Tak więc pamiętajcie, że jeżeli sobie pusty magazynek na chwilę wyjmiecie, to nie wpinajcie go z powrotem, bo on już ma ten dzyndzel i sobie go ułamiecie. To jest najszybsza droga, żeby go połamać. Natomiast jeżeli go połamiecie, to magazynek będzie dalej Wam działał, tylko nie będzie dopychał tych ostatnich, powiedzmy, dwóch kulek. Mając 40 kulek w magazynku, myślę, że tych dwóch też szkoda, więc uważajcie na to. I pamiętajcie, że przed wpięciem pustego magazynka zawsze zrobić porządek z tą wystającą częścią. Jak widzicie, jest to zapewne konstrukcja, którą większość z Was kojarzy z karabinem AE-15. To jest na trochę mniejszy kaliber, to jest powiedzmy rodzina AE-10 na właśnie kaliber 7.62, więc ten mocniejszy. I jest tu kilka różnic w stosunku do innych karabinków G&G, ale do tego przejdziemy
potem. Na początek oczywiście zaczynamy od tyłu. Kolba G&G znana z bardzo wielu karabinów, z tym charakterystycznym schowkiem, gdzie możemy sobie schować baterie, pół parówki, dwa kabanosy, dwie fajki, albo nie wiem, Twixa, jak go trochę zrolujecie. Żeby dostać się do baterii, znaczy do miejsca na baterii, wciskamy sobie tutaj taki dzyndzel i odsuwamy na bok kolbę. I mamy tutaj w środku kable z systemem ETU i również z MOSFETem, bezpiecznikiem. Tutaj mamy ETU takie trochę nowsze, mniejsze. Przy nim wersji było trochę większe. Tu mamy też Gearbox G2, a więc już taki nowszy, lepszy, fajniejszy. I mamy jakby trzy komory na baterię, z tym, że w jednej musimy jeszcze zmieścić ten układ elektroniczny. Tak więc najsensowniej będzie używać baterii takiej trzydzielnej. Skoro już się tutaj dostałem, to myślę, że od razu ją założę. Przy czym te listki są na tyle małe, że nawet zmieścimy, podejrzewam, że dwa z boku. Skoro już się dostałem do kolby, to pozwolę sobie tą batkę już wpiąć. Będzie spokój na później. Trzy części, każda wchodzi w jedną część kolby i prowadnicy wpinamy. Tutaj trochę z rzeźby, tylko z chowaniem tych wszystkich kabli i układu elektronicznego, żeby nic nam się nie przycięło. Więc najlepiej, jeżeli już układ schowamy w prowadnicę, to te kabelki schować w tą część boczną kolby. I podpowiem, że raczej na takiej kolbie tak nie będziemy strzelali. Odsunięcie tej kolby sprawia, że automatycznie mamy sporo więcej miejsca na chowanie tych kabli. Upychamy wszystko. Oczywiście mając trochę więcej czasu, robiąc to spokojnie, jest dużo łatwiej. Ja tutaj nie chcę Was tym zanudzać, więc po prostu powpycham tylko tak, żeby się schowały. Myślę, że i tak nie będę raczej kolby składał bardziej. I w tej chwili, żeby nam się gdzieś tam przypadkiem nie złożyła, zapinamy blokadę kolby. I w tej chwili ona już nam się nie złoży. No i powiedzmy, może nie na stałe, ale jest już całkiem nieźle unieruchomiony. Jedziemy dalej. Tutaj mamy uszy do zawieszenia obustronne i to całkiem spore, takie podłużne, więc dość nawet większe karabinki tutaj zapniemy. Dźwignia przeładowania, czy jak niektórzy mówią, rączka przeładowania, ale wszyscy wiemy, że rączkę to ma dziecko, a tu jest dźwignia. Powiększona, taka customowa, mimo że to replika elektryczna, więc właściwie tak nie przeładowujemy jej przy strzelaniu. Przyrządy celownicze, które możemy postawić i wyregulować zarówno w poziomie, jak i w pionie. Albo po prostu złożyć, bo pewnie będziecie używali jakichś kolimatorów albo lunet. No i tutaj również mamy muszkę, którą możemy sobie wykręcić lub po wciśnięciu schować. Bardzo długa szyna grzbietowa. Zmieścimy tu właściwie wszystko, łącznie z, że będziemy założyć powiększalnik, kolimator, puszkę peku i latarkę z montażem bocznym. Zmieści się tu wszystko, a właściwie nawet więcej niż potrzebujecie. Po bokach mamy system Keymod, a więc możemy jeszcze dowalić sobie kolejnych gadżetów. Jest tego tyle, że nawet nie wiem, co jeszcze moglibyście tu założyć. Jeżeli chcecie za to chwyt przedni, to albo musicie kupić od razu w systemie Keymod, albo po prostu zamontować sobie kawałek szyny RIS dokładnie w tym miejscu, w którym go potrzebujecie. No i wtedy już bardziej tradycyjny chwyt na szyny RIS montowany. Jest to G&G, a więc korpus jest wykonany w tej wersji z aluminium, ponieważ jest to już taka wyższa seria, taka bardziej pro. No i generalnie oczywiście to, że wszystko super spasowane i tak dalej, wiadomo, to G&G, to jeszcze z wyższej serii, więc to już jest dość oczywiste. Tutaj, jak widzicie, jest otwarty wyrzutnik usług. Po odciągnięciu dźwigni blokuje nam się ta blaszka w tylnym położeniu i widzimy dostęp tutaj do komory hop-up. Komora hop-up jest rotacyjna,
A więc mamy takie jedno duże pokrętło, które pozwala nam dużo dokładniej ten hopa postawić. I też całkiem nieźle trzyma te ustawienia, bo też mamy takie kliki. Nie wiem, czy będzie to słychać na mikrofonie, ale te kliki są dość wyraźne. I też fajnie trzymają nastawy, jak na stokową komorę. Oczywiście gumka też jest spoko, bo to G&G. Zrzut magazynka. Nikogo nie dziwi, natomiast zobaczcie, tu mamy bolt catch, a więc możemy sobie albo zrzucić zamek z jednej strony, albo z drugiej. Fajny bajer, nie wiem do końca do czego przydatny, bo rzeczywiście tego, że fajnie, bo możemy sobie ustawiać hopa, nie odciągając co chwilę dźwigni przeładowania. No ale jest taki bajer, więc fajnie, że jest. Z drugiej strony również mamy zarówno zrzut magazynka, jak i bolt catch obustronne i selektor ognia, który również jest obustronny. I co ciekawe, trochę inny skok ma, ponieważ mamy tutaj skok tylko o 45 stopni i potem 90, a nie mamy pełne 180 i przeskok o 90, jak w klasycznych M4-kach, AE15-kach. A więc troszkę mniej majtamy paluchem, bo nie robimy tego pół obrotu, tylko dosłownie o 45 stopni. Bardzo fajna rzecz, zresztą nawet selektor ognia jest ładnie wyprofilowany pod palec. Więc bardzo wyraźny klik, nie ślizga nam się paluch po tym. Prosty spust, długi. No i oczywiście mamy tutaj układ elektroniczny, spust jest również bardzo krótki, bardzo szybka jest ta reakcja. Zresztą bez kulek w sumie mogę wam pokazać. A, nie pokażę. Ciekawe czemu. A kto kierowcą kurwa jest? Chyba, że tu oczywiście wiadomo, że nie pokażę, ponieważ mamy tutaj system, który blokuje nam replikę, jeżeli nie ma kulek. Jeżeli nie ma kulek w magazynku, nie strzelę z repliki. Jeżeli skończą mi się kulki w czasie strzelania, to po prostu replika przestaje reagować. I za to wszystko odpowiada ten magiczny dzyndzel, o którym wam wspominałem. On właśnie, podnosząc się, jakby powiadamia replikę, że nie mamy kulek. W środku tutaj mamy blaszkę, która w niego wchodzi. I w tej chwili, jeżeli ją wcisnę palcem, no to oszukam replikę, że jest magazynek z kulkami. I mogę strzelać. Słabo jest to pokazać kciukiem, ale widzicie, że odpuszczam tylko minimalnie. Czy to widać, patyczku? Tak. Może być jakieś zbliżenie? Tak. Widzicie, że spust jest mega krótki, ale znowu nie ma magazynka. Nie szczela. A więc bardzo fajny sposób, żeby dowiedzieć się, że nie mamy kulek i nie walić na pusto i nie kłócić się potem, że na pewno kogoś trafiliście, mimo że nie mieliście już od 20 strzałów żadnych kulek w magazynku. Dobra, długi front zakończony tłumikiem płomienia, właściwie urządzeniem wylotowym z gwintem 14, który możecie wykręcić i wkręcić sobie tutaj tłumik. Bardzo fajnie to wygląda, bo ten tłumik wtedy wam wejdzie jakby do front gripu. I też nie ukrywam, że ustabilizuje tą lufę wewnętrzną. Tłumik o średnicy 35, o ile pamiętam. 40 będzie za duża, 30 chyba będzie miała trochę luzy. Więc 35 powinna być ok. I ewentualnie jakieś urządzenie wylotowe, właśnie takie podgłaśniacze dźwięku, które też fajnie tą lufę zewnętrzną nam ustabilizują we froncie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Mówiłem, że mamy Gearbox G2, a więc taki nowy, z dość grubym szkieletem, a więc też nie musimy się jakoś szczególnie bać na mroza, gdzie delikatne zwykłe Gearboxy V2 pękają, w G2 te ścianki są wyraźnie grubsze i Gearbox jest trochę bardziej pancerny. Ma on szybszą zmianę sprężyny. Nie jest to jakaś mega szybka zmiana sprężyny, ponieważ musimy ten gearbox wysunąć z obudowy i wtedy możemy sprężynę zmienić, no ale jest to na pewno szybsze niż mielibyśmy cały gearbox zbierać na pół, a potem go jeszcze składać. A więc jest szybsza, ale nie najszybsza wymiana sprężyny. Pancerny gearbox, fajne części w stoku, całkiem niezła szczelność jak na stok. Oczywiście zawsze można wszystko poprawić.
Ale jest to bardzo fajna replika prosto z pudełka i całkiem fajna baza do zbudowania, powiedzmy, takiej DMR-ki. Chociaż wtedy troszeczkę tych części będziemy musieli wymienić. No i niestety, jak na DMR-kę, nie ma tutaj gearboxa typu long, a więc jakby ilość powietrza jest ta sama, co w zwykłych gearboxach, co w zwykłych AR-15. Dobra, omówiliśmy już chyba wszystko. Założymy parę gadżetów. Mamy zamontowaną baterię. Naładujemy kulki tylko 40, więc długo tego ładowania nie będzie. Ale założymy też jakieś gadżety i żeby Was nie zanudzać kręceniem śrubek, zrobimy to w nasz jakże magiczny sposób. I pyk! No jakoś tam szczególnie dużo tu nie założyliśmy. Chwyt przedni skośny, bo jest wielka rura. I lunetka, bo jest długi. Także mamy takie coś, taki trochę kliskosta, prosta rączka i luneta zamiast kolimatora, bo czemu nie? Zanim jeszcze zaczniemy strzelać, oczywiście ochrona oczu. No i tak jak mówiłem, tutaj magazynek tylko na 40 kulek, ale oczywiście nie jesteście skazani tylko na 40 kulek w czasie gry, bo mamy też magazynek na więcej kulek. Tu mamy magazynek taki ciężki, solidny na 120. 100. Na 100 kulków. A tutaj dla ludzi, którzy nie chcą się przemęczać. A tutaj magazynek na... Też 100. Też na 100 kulków, ale dużo lżejszy. I każdy inny. A wszystkie w tym samym kalibrze. Co ciekawe, chyba występują high-capy nawet. Tak, 370 kulek. 370 kulek. Na ten moment nie mamy ich w ofercie, ale pamiętajcie, że to jest ten moment, w którym my nagrywamy film. Nie wiem, kiedy wy oglądacie ten film, być może wtedy będą już nawet high-capy. Chociaż przyznam, że jak ktoś kupuje już tej klasy rytmikę taką, raczej nie po to, żeby biegać z high-capami. Chociaż fakt, że zawsze to trochę taniej wyjdzie ma mieć high-capa. Ciekawe, że do tego dramy jeszcze robi GMG. Nie wiem. Bo to już by była zbrodnia wręcz. No ale dobra. Tutaj nie będziemy sprawdzać kompatybilności z magazynkami innych firm, bo takich nie ma. Nawet magazynki w tym kalibrze, czyli 7,62 z innych firm, nie do końca pasują, ponieważ zwykle, jeżeli jest gearbox long w innych firmach, to ten wylot kulek jest tutaj na samym końcu. A w GNG niestety jest jakby po środku, więc no nawet nie ma sensu porównywać po prostu z innymi magami, czy właśnie na DSR 25, bo niestety one mają w ogóle w innym miejscu wylot tych kulek. Dobra, mamy wpięty magazynek, mamy już batkę i teraz już rzeczywiście będzie nam strzelało. Nie wiem, czy sobie trochę kolby nie skrócę. I ogień pojedynczy. To był ciągły. Połypałem selektor oczywiście, bo odruchowo go przestawiłem o 90 stopni. A tu trzeba tylko 45. Ojej, nie strzela. Czyli mamy koniec kolegów, tak jak mówiłem. Tylko 40. Wypinamy magazynek. Nie wypadła żadna kulka. Zobaczymy teraz z tym wielkim, ciężkim. No nawet całkiem fajnie wygląda z tym magazynkiem. I ogień ciągły. To już polecimy tylko na ogniu ciągłym. No i ostatniego strzału na pojedynczym nie oddamy, ale nie jest to problemem, ponieważ tutaj mamy układ elektroniczny, MOSFET, a więc gearbox zawsze nam robi jeden pełny cykl. Jak widzieliście, bardzo fajna reakcja na spust w stoku. A dodajmy, że można to jeszcze zamontować ETU++, czyli jeszcze podkręcić ten układ elektroniczny, gdzie będzie jeszcze szybsza reakcja na spust i prawdopodobnie jeszcze większa szybkostrzelność, a więc generalnie zrobi się nam z tego już zupełnie laserowa dzida. Ale jak widzieliście, w zupełnym stoku nie ma się tu czego wstydzić i naprawdę fajnie to śmiga, ma bardzo fajne parametry jak na karabin prosto z pudełka. Jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie subskrybujesz nasz kanał, jeżeli nie, zrób to teraz, ale oprócz subskrypcji ważne jest jeszcze klikanie w dzwoneczek, bo tylko wtedy nie ominą Was żadne nasze nowości.
A 10 od G&G. Trochę ponad 3 kg. G&G. Zobaczymy, ile ma FPS-ów. 412, 410, 407, 413. No i krótka seryjka, żeby już sprawdzić szybkostrzelność. 21 kulek na sekundę. Więc czy chcecie po prostu mieć od razu prosto z pudełka fajny karabin, czy może chcecie mieć bazę pod trochę bardziej DMR-kę, no to polecamy G&G z tej trochę wyższej serii z Gearboxem G2, zwłaszcza na mrozy, bo nie trzeba się o niego bać. Po więcej szczegółów i cenę zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.